Witam Państwa serdecznie w saloniku politycznym Telewizji Republika. Dzisiaj w saloniku wraz ze mną Mariusz Gieryj, Stanisław Janecki. Dzień dobry. I Łukasz Warzecha. Dzień dobry. Zwykle na początku lipca, nie nam zwykle, od dawna już to nie jest prawda, ale jeszcze pamiętam takie czasy, kiedy był taki sezon ogórkowy, to się mawiało. Rozjeżdżały się te wszystkie sejmy i nie było o czym gadać. W tym tygodniu muszę powiedzieć, że chyba troszeczkę rzeczywiście mogłoby tak być, gdyby nie to, że zaczęła się kampania wyborcza. Nie wiem, czy odnosicie takie samo wrażenie. Obaj liderzy partyjni pojechali w Polskę, chociaż wszyscy zapewniają, że wcześniejszych wyborów nie będzie. Czy tak będą przez rok jeździć do przyszłej jesieni, ponad rok? No, Donald Tusk powiedział wręcz właśnie w tym tygodniu w wystąpieniu w TVN-ie, powiedział, że będzie jeździł do końca, do ostatniego dnia kampanii. On da radę. Myślałem, że do swojego ostatniego. On da radę, ale nie wiadomo, ja z kolei się zastanawiam, czy Donald Tusk w tej kampanii ma tylko do zaoferowania swoją własną osobę jeżdżącą do końca, że tak powiem, dni tej kampanii. Sugerował przerost formy nad treścią jakiejś, bo no, to nie tylko Donald Tusk, jeśli dobrze zrozumiałem, na konwencji w Radomiu, o którą zaraz was zapytam, padło takie zobowiązanie, które trochę ożywiło mi w pamięci ducha dawnych czasów stachanowskich zobowiązań, że 20 tysięcy spotkań w całym kraju odbędą członkowie Platformy Obywatelskiej. Nie wiem, czy to było podpisane, czy tylko taka deklaracja, ale właściwie trzeba by teraz wziąć kartkę i zacząć odhaczać, czy obietnica zostanie spełniona. No tak, ale nie ma co się pastwić przesadnie nad Platformą Obywatelską, chyba że za to, czego nie mówią na tych spotkaniach, a to jest inna sprawa. A to właśnie o tym to jest inna sprawa. Natomiast za samo to, że zaczęli tę kampanię i że chcą dotrzeć do, nie wiem, tam wychodzi każdego powiatu czy każdej gminy, no po prostu to samo mówi PiS, więc to chodzi o to, żeby nie zostać w tyle. No przecież Jarosław Kaczyński objeżdża te miejscowości, Mateusz Morawiecki objeżdża i jest również zapewnienie, że dotrą do każdego powiatu, a nawet do gminy. No to już nie ma żadnego znaczenia, Mariusz, kto tu jest reaktywny, a kto jest... Nie, moim zdaniem, nie, no znaczenie ma to, co wynika z tego objazdu. To jest podstawowa kwestia. I jak na to spojrzymy, to nie wiem, czy można powiedzieć, że się robi ciekawie, czy nie. No bo każdy ma tutaj jakąś swoją strategię. Strategia Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska jest bardzo prosta. To znaczy, my już przedstawimy program. Już przedstawiamy program. Dochodzi do konwencji, wychodzi Donald Tusk i inni tam, którzy są zaproszeni i mówią, oto nasz program. PiS musi odejść. I tak się to powtarza w kolejnych miejscach. Natomiast jeżeli chodzi o PiS, no to jest to trochę bardziej urozmaicone, ale tylko trochę. To znaczy pojawia się Jarosław Kaczyński w kolejnych miejscowościach, opowiada jeden dowcip we wszystkich oraz relacjonuje tonem towarzysza Wiesława, ile pieniędzy PiS wydał od 2015 roku na żłobki, na przedszkola, na szpitale, na nauczycieli, na transport publiczny i właściwie do tego się to wszystko sprowadza. A jednak nie. Mam wrażenie, że oczywiście jesteś na tropie właściwego algorytmu, ale nie do końca. Algorytm jest taki, że rzeczywiście Jarosław Kaczyński, a czasem Mateusz Morawiecki, jak coś trzeba otworzyć, przeciąć jakąś wstęgę, jeżdżą i opadają po pierwsze, ile to pieniędzy ludziom dali i po drugie, ile jeszcze dadzą rozmaitym branżom, rozmaitym grupom, rozmaitym tym. Tego natomiast, drugiego jest zdecydowanie mniej. Natomiast Tusk, nie, obiecują dużo, bez przesady. Jeżdżą z czekami na inwestycje lokalne. Tak jest. Natomiast Tusk i jego ekipa jeżdżą i opadają, kogo do więzienia wsadzą. I to też już nie indywidualnie, tylko całymi grupami zawodowymi. Kogo wyprowadzą, odspawają, opiłują, odkują, jeszcze tam jakieś inne... Zemsta na wroga. Przepraszam, jedna uwaga. Jeżeli chodzi o obietnice Prawa i Sprawiedliwości, to ja nie odnotowałem żadnych dużych obietnic. Jeżeli chodzi o kwestie lokalne, to w bardzo wielu przypadkach oni mówią o tym, co jest do zrealizowania przy udziale wydatnym albo całkowicie przez samorządy, a nie przez rząd.
Tylko, że ludzie tego nie wiedzą po prostu. No bo jeżeli mówią o tym, że tutaj będzie, nie wiem, tam nowa droga na przykład. No na ogół to nie jest droga realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Nie, znaczy tutaj akurat nie masz racji, bo specjalnie zostały zmienione dochody gmin, żeby to rząd rozdawał pieniądze na te inwestycje. Pamiętaj, że obcięto te dochody bezpośrednio wpadające do budżetu. Zgadza się, ale gmin. Będą to realizować samorządy. Będą to realizować samorządy, ale dostają czeki od rządu. Czek. Więc to ten mechanizm zmiany tych dochodów samorządów był specjalnie pod to zrobiony. Natomiast nie zgadzam się absolutnie z wami co do, po pierwsze, tego, że momentum nie ma znaczenia kampanijne. Po drugie, tego, że przekaz jest tylko tak płytki, jak mówisz, jak kolamką mówicie. Teraz. Sprecyzuj pojęcie momentum. Moment. O, kurde. Nie, to bardzo niedobrze zrobiłem. Proszę nie używać brzydkich wyrażeń. Ale chodzi o taką rzecz. Po pierwsze, Donald Tusk, i to widać było na konwencji w Radomiu, gra na jedną rzeczą tylko. Mówi ludziom, za mojej kadencji, i to padło wprost, za mojej kadencji była przynajmniej ciepła woda w kranie. Jak my wrócimy, będzie ta ciepła woda w kranie, bo zapisu nie ma. Więc to jest ten przekaz Platformy, który wybrzmiał w Radomiu. Druga to rzecz... Bez konkretów żadnych, jak zwykle. No, ale była ciepła woda w kranie. Nie, no, bo wiesz, przecież nie mogą ogłosić, jak pani Leszczyna powiedziała, nie mogą ogłosić programu, bo im PiS ukradnie. No więc wiesz, to ogłoszą, jak dojdą do władzy. To jak wiesz, nie ma często znaczenia, ponieważ ludzie myślą emocjami i jeżeli te emocje w związku z inflacją, drożyzną, brakami węgla i tak dalej będą na tyle wysokie, to część społeczeństwa może to wystarczy. Poczekaj. I tylko czy wystarczy? Tego nie jestem pewien. Nie wiem. Od razu mówię, że w tej chwili nie jestem przekonany, czy to Platformie wystarczy. Zawsze mogą coś dołożyć z elementów programu, prawda? To jest dopiero rozbiegówka kampanii. Z kolei PiS wychodzi i mówi, dobry rząd na trudne czasy, prawda? No okej, tylko że dobry rząd na trudne czasy myśli o tych złych czasach wtedy, kiedy są czasy dobre, prawda? Czyli przygotowuje państwo na czasy trudne wtedy, kiedy jest wszystko okej. No i tutaj część wyborców może się zastanawiać, no dobra, ale gdzie ten węgiel na hałdach? Jakoś się rozpłynął, prawda? Więc to są gry wokół ekonomii jednak, czyli ta kampania wyborcza, która się rozpoczęła, zgadzam się z tobą, ona się jednak toczyć, widać będzie, wokół ekonomii i to jest główny obszar. No to z całą pewnością, ale ciekaw jestem, co Staszek. W 2007 roku Donald Tusk wygrał wybory, bo trafił w aspiracje Polaków, że mamy silną walutę, jak jadę za granicę, to się nie wstydzę, jak zaproszę kogoś do domu, to mam na tyle dobrze urządzone, to wszystko wygląda elegancko, samochód i tak dalej. No to jest ok i my musimy dążyć do tego, żeby jak najszybciej dobić do tej czołówki. Teraz strategia Donalda Tuska jest zupełnie inna i mocno się zastanawiam, czy ona jest skuteczna, nawet jeśli do niektórych trafi. Teraz strategia jest taka, że jest totalny Armagedon. Polska to jest bida z nędzą, gdzie nie ma chleba i wody, na razie ciepłej wody, ale wkrótce pewno żadnej. I w związku z tym trzeba tylko Polskę wydobyć z tej nędzy, z tego zacofania. Może tak być. Tylko ludzie tak patrzą dookoła siebie, no mówią, no tak, no są wzrosty cen, ale czy jest aż taka nędza? Czy to przerysowanie nie zostało przesadzone? Tam był jeszcze w Radomiu taki jeden akcent, który oprócz tego, że jest mocno niemoralny, to na tyle wzburzył różnych ludzi, także po stronie Platformy, bo rozmawiałem z nimi, że jeśli będą to powtarzać, to będzie pułapka. Porównanie obecnych podwyżek z 76 rokiem i z podwyżką cen, którą rząd zrobił, następnie z represjami i z tym całym buntem robotniczym. Ludzie w Platformie zaczęli szemrać, że no tu Donald przegiął po prostu, że czegoś takiego nie można ludziom wcisnąć. Można tam zmanipulować cytat z Rzeczpospolitej o wzroście cen chleba, przepraszam, ale takiego numeru to już ludzie nie łykną. I zastanawiałem się, z czego to wynika. I z odsieczą przyszła mi proopozycyjna polityka. Tygodnik.
tygodni, mhm. która napisała o tym całym wielkim przedstawieniu w Radomiu, że było ogromny kłopot ze zwiezieniem tych 5400 ludzi do Radomia, bo nie chciało im się w ogóle przyjechać na to. Były szantaże, strachy, wszyscy mieli to gdzieś po prostu, że jest totalny, nie nazwę tego, roz. W tej rozkład. Partii nikomu się nic nie chce po prostu, że 7 lat bez władzy tak rozmagnesowało ludzi, wprawdzie mają władzę w samorządach, że między tym, jak zachęca ich Donald Tusk do dzieła, a tym, jaki jest stan emocji na dole, jest przepaść po prostu. I to mnie zdziwiło. Ale z jedną rzeczą się, Staszku, nie zgodzę. To znaczy z tym, co mówisz o odbiorze sytuacji w Polsce. Dlatego, że zobacz, PiS jednak przyzwyczaił również swój elektorat. Oczywiście elektorat żelazny to jest jedna rzecz, ale tam mimo wszystko zwycięstwo w 2015 i 2019 dała część ludzi, którzy nie są elektoratem żelaznym. Do tego, że cały czas był awans i cały czas była ta narracja. Za chwilę dogonimy Zachód i doganiamy Zachód. Będzie coraz lepiej. I teraz, nawet jeżeli, no miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, że nastąpi jakaś totalna pauperyzacja w Polsce, ale spadek poziomu życia jest bardzo odczuwalny dla bardzo wielu osób, od zwykłego emeryta, który po prostu mniej może sobie kupić w sklepie, po ludzi, którzy mają kredyty nagle z dwukrotnie wyższą ratą, bo już niestety do tego doszło po ostatniej podwyżce stóp procentowych, że ta narracja o ciągłym polepszaniu się załamuje. To prawda, ale jednak relatywnie nie szkodzi, że nie ma. Ja wiem, że od paru tygodni, czy nawet od powiedzmy 2-3 miesięcy rząd uparcie forsuje narrację, że musimy się przygotować na trudny czas. Ale to nie powoduje, że ludziom będzie lżej, ponieważ zaczęli spadać z mimo wszystko dosyć wysokiego poziomu. A taki spadek z wyższego poziomu zawsze jest bolesny. Oczywiście tu pozostaje pytanie, na ile skuteczne jest to, co mówi w tym momencie opozycja. To jest inna sprawa. Ale ja bym postawił tezę, że odczucie tego pogorszenia sytuacji jednak jest bardzo dotkliwe już dla dużej grupy ludzi. Jeszcze dotykasz się bardzo ważnej jednej rzeczy pośrednio. Którą grupę dotykają te podwyżki, które w tej chwili się dzieją? Mówię o inflacji, mówię o podwyżkach stóp procentowych. Najczęściej chodzi o tych, którzy PiS-owi zawdzięczają w pewien sposób awans społeczny. Czyli krótko mówiąc, tym, którym się poprawiło w ostatnich tych 7 latach, prawda, poprzez, nie wiem, transfery socjalne, różne tego typu historie, którzy stwierdzili, że jest fajnie, że jest lepiej, że w końcu na przykład mogą kupić dom. Wezmą kredyt i zbudują dom. Bardzo często, tak jak w przypadku frankowiczów, to byli wyborcy Platformy Obywatelskiej, tak w przypadku tych, którzy robili zakupy domów w ostatnich 7 latach, to są wyborcy PiS-u bardzo często. Chyba przesadzasz. I oczywiście, że nie. Oni się wyprowadzili, teraz dodatkowy kłopot, który się pojawia. Oni się wyprowadzili często z dużych miast. Nie są na to badania. Oni się wyprowadzili do wianuszka dużych miast. Czyli tam, gdzie był PiS bardzo silny. Prawda? Czyli w Warszawie. W Warszawie mógł przegrać, ale wianuszek był całkiem wychodził. Tak sobie. Wychodził całkiem. Pozwólcie się do tego. I w tym momencie inflacja i stopy procentowe uderzają w tych właśnie, w tą grupę społeczną. Czyli tą, która była w tej grupie niebetonowej, ale popierała PiS często. I tu jest właśnie, o to chodzi w tym meczu teraz, co oni, jak oni na to zareagują, bo są dwie możliwości. I zaraz to powiem, ale zrobimy najpierw przerwę, zanim to powiem.